się ja łudziłem się cichym zaułku, po czym odkryłem, że ten cichy zaułek zmienił się w kopalnię złota, gdzie mogłem jeszcze miałem nawet miejsce, żeby postawić. A ja przespałem całą grę. Witam! Alan 2 z tej strony. Podobnie są ze mną Patryk. Dzień dobry. I Janek. Dzień dobry. I kontynuujemy naszą zabawę w grze Under Mountain. I chyba umrę od razu. Mogę strzec, bo właśnie piłem wodę. Kto tym razem przegra? Pierwszy. Nie, jeszcze żyję. Ja też, ale to krótki stan, obawiam się w tym momencie. Tak właśnie, to miałem na myśli. No świetnie, obaj się skasujemy. No widzisz, że to uwierzę, tylko wydajesz pieniądze. O tak. Goddammit, myślałem, że mi się udało ocalić moją wieżę przed dzwonem. Nie. Okazało się to niestety niemożliwe. No come on! Weź idź z tą wieżą. Wiesz, że Patryk tylko się śmieje i bawi dobrze. O, come on. Wiem. Nie bij mnie, tylko bezbronnym krasnoludom. Ta wieża jeszcze stoi? Nie wiem, ty mi powiedz. Czemu ci idioci tam idą? Możesz mi to wytłumaczyć. Tam jest złoto. A co to dalej brzmi jak plan? Ej, moi dzieci idą teraz też złe miejsce, bardzo złe miejsce. Chyba mój koniec. O Boże. Dzień dobry. Cześć, jestem w dupie. Ja bardziej. Owel, chyba umarłem. Jest tyle młotków było. Ja nawet nie zobaczyłem, jak umieram. Wow. Jeszcze po mnie nie. Ja chyba umarłem. Tak. Przeciwko temu, co Patryk na nas rzucił, to nikt nie miał szansu. Mówmy się z nas. Ja się powiedzmy sobie ze sobą szczerze, że miałem bardzo dużo wolnego czasu. No. Jak ktoś zaczyna obok kogoś, to zwykle mam problemy, bo biją się nawzajem i marnują masę czasu, który potem ktoś inny może wykorzystać na skuteczne działanie. Ja łudziłem się cichym zaułku, po czym odkryłem, że ten cichy zaułek zmienił się w kopalnię złota, gdzie mogłem jeszcze miałem nawet miejsce, żeby postawić. A ja przespałem całą grę. O mój Boże. Proponuję jakiś znak ostrzegawczy, uruchamiam. Żeby się zaczęli teraz wyjść. Nie, czemu? Tak jest ciekawiej. Nie do końca. Dalej, moi dzielni wojownicy, ogarnijcie się. To powinno być nieoficjalne zawołanie bojowe w tej grze. Moi wojownicy, ogarnijcie się. No kurka, ładna, nie mam miejsca na nic. Macie problem. Dzień dobry. O, cześć. W tym momencie jestem w stanie strzelać, że masz problem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem szczęśliwym człowiekiem w tej grze. Niestety, ja na pewno nie. Złota. Obserwuję alternatywną rzeczywistość, w której Janek chyba wygra. A nie, przegraj to sobie. Nie wiem, mam mało złota. W tej alternatywnej rzeczywistości Janek przegrałeś, obawiam się. Czemu? A Patryk zgniótł cię swoją przewagą liczebną. W alternatywnej oczywiście tej, tak? Idź sobie. Taka to podstawa. No, alternatywna rzeczywistość niestety wykazała, że... Chociaż nie, w sumie jesteście bardzo wyrównanej walce.
Robotnicy dobrzy być. W bitwie o Śródziemie 2 Sztygar jest super przerażającym bohaterem. Jak o tym mowa. W ogóle doszedłem, w ogóle. Dobrze, teraz nie będę pić wody. Aha, o Boże. O Boże, dzień dobry. Do wniosku, grając w różne gry, że... Inżynierowie różnego rodzaju są w grach zawsze takimi badassami. Czy to będzie System Shock, czy na przykład z innych gier. Grałem też w... Nie wiem, dalej jestem w stanie stwierdzić, że inżynierowie Mass Effect nie są w ogóle badassami. Oj, kłóciłbym się, w trójce z dodatkiem są bardzo. O, o! A, tak. To są w prawdziwym życiu. Absolutnie nie jesteś, absolutnie obiektywnie to powiedziałeś, prawda Janek? Tak. Absolutnie. Tak. Absolutnie, że absolutnie się nie... Idź sobie! Ty też sobie idź! I am a dwarf and I dig in the hole. Product placement. Czy możesz tą wieżyczką sobie gdzieś iść, najpierw jak najdalej stąd? Nie. To było do mnie? Nie. God damn it. Power Wars! Au! Ej, nie, nie, idźcie sobie, idźcie sobie, idźcie sobie. Nie, no nie wierzę. Jaka zażartowalka się zrobiła teraz. No. Pomarańczowy jest Patryk? Tak. Tak. To mam wrażenie, że on nam bardzo dużo kuku zrobi. Tak, też mam takie wrażenie. Because I am a dwarf. No cóż. Miło było. I require gold. Keep gold. Me need. No niestety już po mnie. Spam robotników dobry być. Yay! Wrażenie tutaj to są pokojowe... To są pokojowe protesty, tak, tak? Gandhi jest ciebie dumny. Tylko masz za mało nuków. Potrzebujesz więcej nuków, żeby być Gandhi. To prawda, potrzebuję więcej nuków. Ej! Można byłoby zagrać w Steve'a nawet. Można, no. Ale jestem tak beznadziejny w Steve'a, że to byłoby męczarnia dla moich biednych widzów. Nie chcę jej skazać na takie tortury. Nie można być beznadziejny Steve'a. Steve jest najbardziej basic grą, jaką grałem w życiu. Wiecie, ja bardzo chętnie Master of Orion zagram. Kwestia gustu, ja sobie się wiem, że Mode 2 jest dużo lepsze ze względu na po prostu kustomizację. Że co jest lepsze? Master Reform jest lepsze według mnie od Steve'a ze względu na kustomizację raz. Shift nie jest potem go kustomizować. I dig the hole. Trochę. O. Wow, dużo złota. Pan found some. Bardzo dużo złota. True that. Not ready. W ogóle Bojack the Horseman polecam. Dla ludzi z dystansem. Bardzo fajne. Co? Taki co? Serial. Bojack the Horseman. Okej. Okay. Trochę jak Simpsonowie. Okej. Okay. Dobra, dowiedzmy się co na mnie czeka na świecie. Wojna. W pierwszym milenium, głęboko pod górami, jest tylko wojna. O Boże. To naprawdę świetny start. To jest czerwony, nie? Ja? No. Okej, okay, zniszczysz mnie. No nie, wow. Już cię zniszczył. Jak? Spamem robotników, a czym? Da się czymś innym zniszczyć kogoś. Teraz pytanie, gdzie jest gracz niebieski? To nie będzie trudne do odkrycia. Swoją drogą, obejrzeliście już... Doktora Hu? Nie Doktora Hu, tylko Doktora Strange'a. Doktora Strange'a jeszcze nie, Doktora Hu też jeszcze nie widziałem. Ale Doktor Strange jeszcze jest tak świetny. Doktor Hu jest dobry. Nie, muszę. Słuchaj, jakiś czas temu przerobiłem całego Stargate'a, powoli się zabieram do różnych klasyków.
Tak, ze Stargate'a się zabrałeś? Boże, kiedyś tak o tym myślałem, ale nie miałem skąd wziąć. To jest genialne, naprawdę genialne. Tak też bardzo lubiłem pułkownika. Jakoś nigdy się nie zainteresowałem. Się zawsze z ojcem oglądaliśmy Stargate'a zaraz po tym, po Star Trek'u. Jestem odcięty niemal idealnie. Wydaje mi się, że jest tylko jedno dojście między nami. No właśnie wiem i mnie to boli, bo nie mogę cię znaleźć. W końcu ci się uda. Kiedyś, raz tylko myśleliśmy taką sytuację, że mapa się zbugowała i nie mogliśmy się znaleźć. O, tu jesteś. Już się znaleźliśmy. No to... Ponownie fakt, że nie miałem gdzie zrobić zamku, pewnie Masz tam robotniki kabacie ciągle. Kabacie na twoją stronę. No. A, skasujesz mnie robotnikami. O matko, jaka rzeź. Już rozumiem, czemu lubisz tą grę, Alan. Ha? Siła pracująca zawsze zwycięża. Wow. Wow. No i to by było na tyle. To było tak strasznie. To jest problem tego, że ktoś jest postawiony daleko od innych. Co to za gra? No. Jakiś gracz padł. Jakiś grasz? Wojownik z zakonu Cyrylicy założył grę. No ale nie ma go z nami. O, super. Na kogo tym razem wpadłem od razu na starcie? Bloodcat. Tym razem ja jestem pomarańczą. Mógłbyś nie. Idź sobie. Przykro mi, nie mogę nie. O Boże, tak. A, tak wydaje mi się, że spam workerów wygrał ponownie. Nie wiem, czy sporo workerów nie jest zbyt dobrą taktyką. No, można ją skontrować. Ja oszczędzam siły teraz na Patryka. No, ja się cudem obroniłem. No. No, niestety moi robotnicy będą chcieli cały czas tam iść, co mi bardzo przeszkadza. Ja ponieważ zapraszam. Nie są kompetentni. Ojej. No moi też idą do ciebie, nie martw się. Tak, bo twoi tu mają szansę. Bardzo niewielką. O! Patrz, kogo teraz znalazłem. Oh well. Wydaje mi się, że chyba dostaniemy baty. Wydaje mi się, że obaj dostaniemy baty, bo twoja wieża tak bardzo mnie blokuje rozwój. No tak, ten. Ja się jeszcze nie poddałem. Wydaje mi się, że to powoli będzie nasz koniec. Walcz! Mój robotnik zabił jeszcze jednego zanim umarł, a potem Patryk wygrał. Bardzo mi się podoba to. To jest piękna historia. Jak to ostatnio było w tym, w Bosie Dwójce, to jest piękna alternatywna historia. Dokładnie tak jak Tolkien chciał, żeby to wyglądało. Dokładnie. Grupa Wandali rozbiera budowlę. No cóż, to było szybkie. Czerwony idzie szybciej, prawda? Oczywiście. Red wounds go fasta. Mhm. That's why I won. Cytując hermetyczne dowcipy z 4... O, wszyscy się widzimy, jak cudownie. O Jezus Maria, co się dzieje? To będzie cudowna gra. To będzie gra o tron. Jakiś pakt, to nie agresja, albo coś. Mój Boże. Zabić. Właśnie tak, ale pak to nie agresji zabić. Pak to nie agresji, absolutnie. No coś mówiłeś? Legendy głoszą, że ktoś kiedyś zbudował farmę. No w multi jest kompletnie mój też. Gra się kończy, zanim dochodzi do tego momentu zwykle. No. Aktualnie na swoim robotniku w wieży jest chyba najlepsza. No,
Cóż, obserwuję alternatywną rzeczywistość, która się tutaj rozgrywa. Tak, już przegrałeś? Myślałem, że Patryk przegrał. Nie. W tej alternatywnej rzeczywistości ktokolwiek jest pomarańczowy wygrał. Nie jestem pewien. Nie, mówię o alternatywnej rzeczywistości. Nie, nie wiem, jak jest naprawdę. Okay. No, ale alternatywna rzeczywistość pokazuje, że to jest koniec. A jak wygląda prawdziwa rzeczywistość? Podobnie. Zaraz zobaczymy, którzy robotnicy będą kompetentniejsi, to jest tak naprawdę ta prawda. Wiecie co, biorąc pod uwagę, jak mała jest, jak mały jest rozmiar ekranu w tej grze. Ej, Boże, ale oni są kompetentni, Alan. Ale oni są, ma najbardziej kompetentnych robotników na zawsze. No. Żałujesz tego nie widzę. Czerwony wygrał. Zastanawiam się, czy nie, jako że ta gra jest bardzo mała i rozciąga na cały ekran, to się tak optymizuje. Wiesz dlaczego wygrałem? No. Ponieważ twoi robotnicy postanowili zaatakować zamek zamiast wszystkiego innego dookoła. O. Ta gra jest tak bardzo kontrolowana. Nie wiem, o czym mówisz. Cześć, Alan. Controlled by the grid of those who suffer. Pokaż mi, czy masz jakieś bardzo ładne miejsce? To nie wygląda źle w sumie. Dziękuję. Jest parę miejsc, które faktycznie wyglądają bardzo ładnie. Czy masz jednego robotnika, Janek? Tak. Nie na więcej. Ale po co mam ich robić? I tak pójdą pod twoje wieże i zginą, ponieważ nie mogę ich kontrolować. No, w sumie mi spadła sytuacja. Gra jest taka smutna. No to możesz dać więcej, bo moje wieże możemy uznać, że Patryk wygrał chyba. Tak, Patryk, wydaje mi się, że wygrałeś. Tak? Ale ja jestem pokojowo nastawiony. Tak, ale wygrałeś. No. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić. No. Okej, teraz jestem w stanie coś zrobić. O, w alternatywnej rzeczywistości nie jesteś w stanie absolutnie nic zrobić. Znaczy, na szczęście prawie wszyscy robotnicy Patryka podeszli pod moje wieże, bo są, tym razem są mniej kompetentni niż ostatnim chyba. Tak, ale na szczęście mam odpowiednie zapasy pieniędzy, żeby zamienić niekompetentnych na średnio kompetentnych. Niestety w tej prawdziwej rzeczywistości jest trochę inaczej, ale w alternatywnej rzeczywistości czas słyszałem plus gwody. Tak. Nie wiem. Oj, chyba mogła być moja. Ej, aktualnie zdaję sobie sprawę, że da się kontrolować robotników. No, jak klikniesz gdzieś, to gdzieś pójdą. Na blok jakiś w sensie konkretny, pojedynczy. Dzień dobry. Ta gra zaczyna się robić zabawna, kiedy wygrywasz. Wow. No, jeszcze musisz wygrywać. W każdym razie, kontynuując to, co powiedziałem wcześniej, tylko nie zdążyłem. Tak. Biorąc pod uwagę, jak specyfikę tej gry, czyli to, że jest stosunkowo mała, bo to jest jednak flaszówka, dosyć stara. I to, że czasami ktoś umiera i reszta nie wie, co się dzieje, albo nie widzimy się przez pół gry, dochodzę do wniosku, że chyba powinniśmy zrobić tak, że każdy z nas będzie nagrywał samo wideo, ja to potem będę sklecał na kilka ekranów. A brzmi jak dużo pracy. Jest sporo darmowych programów nagrywania, które absolutnie nic nie robią. Właśnie, ja wykorzystam Nvidia. Może póki co nie teraz, ale wymyślimy. I am quite fond of the program. Shadowplay. Idźcie stąd! Idź! Niekompetentni idioci! Chcę coś wybudować, idźcie stąd! Kopcie ten kamień. Zaraz kopcie ten kamień. Kopcie każdy kamień, który jest daleko od miejsca, gdzie chcesz, żeby was nie było, tak? O tak! Nie brzmi to dobrze dla mnie. All the money. It is. I can have. Dzień dobry. O, spam tego. Dobrze, nie ma na co pieniądze wydawać. A, widzę, o mój Boże, widzę za mgłą wojny latające kule balistyczne między dwoma miejscami, odbijające się bez żadnych mieszań i niczego. Tak, też to lubię. To wygląda fantastycznie. No nie, no Patryk, nie możesz chyba wygrać ten sposób. Dzień dobry. No, ajajajaj. I shall see.
No cóż, ale kurka, Janek jest taki ukopany po prostu. Tak, staram się okopać tym razem, ale niestety ten mój drugi zamek dużo nie da. Zatrzyma cały ogień. To jest zaraz sprawia, że Przeżył! Chyba najgorsza decyzja w moim życiu. Przeżył! Wow. Chyba najgorsza decyzja w moim życiu. Ha! O, oh, ja jeszcze żyję. A ty jeszcze żyjesz. Nie żyję. Ale to twoje zamki żyją. Ja nie rozumiem. Czy ty jesteś w grze, czy nie jesteś? Tak, jestem w grze. Widzę tego robotnika, który bije mi zamek. Ja nawet biję w tego robotnika. To nie jest robotnik, to jest... wojownik. Będę walczył do końca ostatnią kroplę krwi. Słuchajcie, może... Nie. Może nie. Tak, śmieję się tylko. Tak. Zwycięstwo wielkich krasnoludów. Ej, zauważyliście, że w każdej grze, w której gramy, krasnoludy wygrywają? Myślę, że to Chaos Money and Divided wygrywa. Może bez aż tak hermetycznych dowcipów, ale tak. No. Definitywnie coś w tym mierze krasnoludy zawsze wygrywają. Jako absolutnie obiektywna i wcale nie subiektywnie to patrząca osoba, uważam, że tak powinno być. Nie. Totalnie obiektywny jestem. 100%. Jak każdy dobry polityk. Nie słyszałem tego. Jestem prawie pewien, że to słyszałeś. Jesteście do Warfami, zacznijcie zbierać te pieniądze. O mój Boże! Cześć! Idź sobie! Nie! Nie! O, ale to było szybkie. To była taka smutna gra. Nie mam na co wydawać pieniądze. Aż tak? No. Bogaty jesteś. I am a dwarf. Czemu zmieniłeś zdanie w połowie pracy, którą ci wygadałem? Goddammit. Wygadałem. Marnowałem trochę tę okazję. O! O, cześć! Okej. To zmienia postać, że nie chcę być tutaj. Dlaczego? Ty zapadę dobrze, zapraszam. No. Czym chata bogata, tym rada? Ej, nie zabijaj mi robotnika, nie zabijaj mi robotnika, moje wszystkie fortyfikacje. Moje tak. Fortyfikacje. Jeszcze szansę, chyba nie mam. No cóż, w alternatywnej rzeczywistości, która jest fascynująca, polecam obejrzeć na nagraniach, Janek, absolutnie wygrasz, coś mi się wydaje. W alternatywnej rzeczywistości wygrasz, nie w prawdziwej nie, ale... No, wygrałeś. Znaczy, w sumie... Tak. A jak idzie w rzeczywistości? Dziwnie. Czuję się okopany. Zobacz. Naprawdę, to chyba się tak nie skończy. A jednak. I myślę, że to wystarczy ten odcinek, panowie. Jak patrzę tutaj na mój magiczny zegarek, to wyszło całkiem nieźle. Ej, to nieźle. Dziękuję wszystkim tak jak bardzo za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. I do zobaczenia. Do widzenia. Hej!